Witam Was. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Konradow i to jest kolejny odcinek symulatora American Truck Simulator. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy trasę poprzedniego odcinka. Gdzie weźmiemy rębek? Skręć w prawo. Na dworzec kolejowy, przeładunkowy. 27 ton. Faktycznie mamy gonitwę z czasem, bo mamy 7 godzin czasu pracy, no została 6 godzin trasy. No do widzenia ładunku, mamy czas tylko do końca naszego dnia pracy. Więc no cóż, trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. A się widzę zielony. Skręć w prawo. Przyjechał mi światło chociaż. Jedź prosto. Żaden pomocnik, czemu tak ja nie zrobię? No właśnie. Wiesz, mi coś nie pasowało, nie znam. Z tej mgły, a nie śnieżę, tylko to w tym zupełnie. Jedź prosto. Jeszcze 45. Co to ma być? O, 45. Policja mnie okłamała. Już jadę, jak kończę przedecić miasto, zamiast główną drogą znałem życie, nie? Nie, to w sumie różnicy nie. No lepiej sprawdzić, o. No to jak tu będziemy zjazdy jakieś. Muszę robić. A i tu. No to już dobrze prowadzi, ale to. Nie chcę mnie zwierzać. Trzymaj miasta. Się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dojechać jak najszybciej do celu. Skręć w lewo. To jeszcze nie zdążę. Jedź prosto. No, przejdzie. No dobrze, wyszło. Troszkę jedź prosto. Jest. Teraz my będziemy mieli. No i to się dość szybko nie zmieni, więc nie ma co wynać nie wiadomo jak.
Jedź prosto. Myślę, że nie zdążymy z tą dostawą. Przed tym skrzyżowaniem, co jest przed nami, też będą te cierejka. Ten, no właśnie, będę musiał zatrzymać. Jedź prosto. Chociaż zwolnić. Właśnie. Na wszy. Ruszam na równo z samochodem, więc jest dobrze. Jedź prosto. Próbuję muszę na lewy pas jechać. Trzymaj się lewej strony, a następnie zjedź w lewo. Jest dobrze. Zjedź w lewo. Ja mu się zatrzymuję, żeby przejechał, zamiast jechać szybciej, tam buję i zwalnię. To się nazywa kończę logika, nie? Jazdy ciężarów. Nie zrozumiesz, ludzie, no by zjechał na lewy albo coś już chciał nie wpuścić, a nie się zatrzymuje na środku autostrady. Co to do kierowca? Już 130 mam na autostradzie, nawet dla ciężarówków. Mamy 130. Trzymaj się lewej strony. No i trzeba zjechać. Przeliczam trasę. I co pan chce zrobić, drogi panie? Ale panie, no jedź pan, no co to ma być? Prędkością to ja na piechotę chodzę, a nie ciężarówką jadę. Jedź już. Nie myśl tyle. Pan mi się stawił i się jedzie. Zobrazu po turbince, dajesz. Wtedy pan wody ci zjadę też. Nawet 140 masz najechać. Pięknie. Pan wyszedł o tym, gdy... Jezu,
Świętej. No jedzie razem z tą ciężarówką, no. Osiemdziesiąt to jest, kurić. Zatrzymywanie się na autostradzie za czas przejdzie. Pamiętajcie drodzy Państwo, zatrzymywać się na pasie ruchu na autostradzie się zatrzymuje, chyba że na pasie awaryjnym albo jakiś zator albo wypadek przed Wami. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony.
chciałbym kierownicę. Wynajmniej, żeby tak było. Ale się staram wszystko robić, aby nie było słychać właśnie. Staram się dbać o te rzeczy. Że trochę szumu słychać w mikrofonie, nie wiem czemu tak ma. Trochę mi się szumi. Jestem w stanie dużo naprawić. Nie wiem, czy to jest inny mikrofon, czy karty dźwiękowej w komputerze. Nie mam zielonego pojęcia pod tym względem akurat. Mam nadzieję, że kierownicy ogólnie nie słychać. Kurczę, 30 światła przed nim. Dobrze, że tym ciężarówkami tam jechali. Dobrze, za tym samochodzikiem pożyną. Nie pożyną, bo on też jedzie. Czy na 50-33. Zielone jest. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Nie 20 na godzinę miał i tylko 4 szybciej.
ciekawe, ciekawe rzeczy. Ta policja przed nami idzie równo 70. Muszę przyspieszyć przed tego. Wolnić od razu, może mandatu nie dostać. Teraz jechać sobie ładnie przed policją, idealnie się mieszczę. Trzymaj się lewej strony. Ja tutaj strażą pożarną przejmuję, więc trzeba jechać na środek. Że tu autostradu wygnie. To by mi się przydało w tej ciężarówce. Pyk, pyk, pyk. I koniec, nie? Pyk, pyk, i koniec. Trzymaj się lewej strony. Jedzie nam proszę. To przydatne urządzenie jest. W realu, tym bardziej w symulatorze też by było przydatne bardzo. Godzina 40 czasu pracy. Powinniśmy godzinę przed końcem czasu pracy dojechać. Więc rozładunku i będziemy się na ciągnąć wtedy. Aby się wyrobić. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ciężarówka niestety. Skręć w prawo. Ona też w prawo, to nie będę ciężą. Trzymaj się prawej strony. Czemu prawej? Ja może chcę dalej. A na żółtym chyba na zawieńczenie jedziemy. Ale cóż, tylko trochę ma to ograniczenie, nie wiem, że jest 45 przejazdów. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Proszę mnie nie rozpraszać drynami. Bo nie chcę temu w tyłem wjechać, ale się trochę cofnę. Czasami jak się będzie cofać na tym, że mi w ciężarówkę moją piękną uderzył, bo na mnie się zatrzymy przez te syreny. Dobra, godzinka zapasu, więc... No i wejdziemy na mapę tu. O, tu jest warsztat, to sobie od razu podjedziemy. I się prześpimy. Jak potem na stację trzeba będzie wjechać przy następnym ładunku. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
Specjalnie zrobiłem przekazówkę, żeby się na zielonym wyrobić. Czerwona. Jeszcze opady marzące. Nie zaczęły. Przygotuj się do skrętu w prawo. Jeśli się cieszę, że pójdę spać, to może przestaną padać. Skręć w prawo. To była miła przejażdżka. Miła tylko. Zatem trzeba wyparkować, a to jeszcze. Przy łatwiejszego miejsca do parkowania to nie ma. Widać, nie? Ej. Nie tak ostro, Halina, bo przytrzesz. Liczysz panu na kierek i co zrobisz, szkod? No ja się nie wyrabiam, kończę jednak jadę. Ja myślę, że to przy tej ciężarówce jeszcze jedna naczepa stoi. I się zwróciłem uwagi. Jeszcze na raz sobie lepiej naprostować ją. Tak. Tak. Najważniejsze bezpieczeństwo. I celny. Zaparkowany ładunek na samej pusterce. Szybko na miejsce parkingowe w tym odcinku. Czy gdzie wjechał? Jakoś nie wiem, w boczku wyjeżdżam. Ślizgnął. Zielone, to wiecie co zrobimy. Zahamujemy na nie wiadomo czym. Zapomniałem, że ślizgnął, nie? Nic, zapomniałem o tym, że pada. Czy widzę, że pada? Zapomniałem. Przyjechał do warsztatu i nie trafił jeszcze w ramę, kurczę. Zapomniałem, że jej nikt nie otworzy. Dobra, trzeba naprawić to, co tam się uszkodziło. I jedziemy zaparkować. Dobra, tu jest miejsce parkingowe. Gasimy silnik. Wyłączamy ciężarówkę.
śpimy. I to by było na tyle w tym pięknym odcinku. A wy komentujcie, subskrybujcie. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.